Bardzo proszę pana profesora Wiesława Sobotka, prodziekana i dziekana Wydziału Bioinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Temat: kreowanie wizerunku absolwentów kierunku zootechnicznego, zakres kompetencji, uprawiane przywileje, bariery w zawodzie. Bardzo proszę, panie profesorze. Panie przewodniczący, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie w imieniu własnym pana profesora Jankowskiego na dzisiejszą uroczystość. Postaram się tutaj państwu przedstawić, jak to wygląda na rynku, bym powiedział, edukacyjnym w Polsce, kształtowanie zawodu zootechnika. Aktualna sytuacja w rolnictwie, w tym również w produkcji zwierzęcej, generuje potrzebę stałego podnoszenia jej jakości. Działania te jednak wymagają wszechstronnej wiedzy, umiejętności, jak również kompetencji zawodowych z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, zwierząt towarzyszących, zwierząt wolno żyjących, jak również z zakresu technologii produkcji paszy, żywienia zwierząt, programowania i sterowania oraz oceny jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, higieny, dobrostanu i ochrony zdrowia zwierząt, organizacji i ekonomiki produkcji. Oczywiście to wszystko jest możliwe pod warunkiem właśnie, że zarówno kadra naukowo-dydaktyczna będzie odpowiednio przygotowana do realizacji tych zagadnień, jak również i całe otoczenie dotyczące kształcenia. Proszę państwa, w Polsce na chwilę obecną kierunek zootechnika prowadzony jest w 9 uczelniach publicznych. Bym powiedział, jest to kierunek z wielką tradycją. Ponad, bym powiedział, 60-letnią tradycją prowadzone jest kształcenie na kierunku zootechnika. Wcześniej były to wydziały zootechniczne. W tej chwili zmieniły swoją tego nazwę. Ten kierunek prowadzony jest na poziomie, bym powiedział, akademickim. Jak również znalazł swoje uzasadnienie dotyczące wysokiej jakości kształcenia, a mianowicie został dwukrotnie wyróżniony przez Polską Komisję Akredytacyjną. W roku 2011 taką przyjemność miał uzyskać mój Wydział Bioinżynierii Zwierząt, a w roku 2017 Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ten kierunek zootechnika również został tam wyróżniony, została podkreślona jego wysoka jakość kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną. Następnie co roku odbywa się również, ogłaszany jest ranking kierunków prowadzących kierunków kształcenia w Polsce. W tym roku również był ogłoszony przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i właśnie kierunek zootechnika na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt w Olsztynie również został, zajął pierwsze miejsce, gdzie w roku 2017 był to kierunek prowadzony w Poznaniu i w roku 2016 tu właśnie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Także inne ośrodki akademickie, jakie prowadzą jeszcze to kształcenie, tutaj widzimy, że zarówno we Wrocławiu, w Lublinie, w Krakowie, w Siedlcach, czy też w Bydgoszczy i w Szczecinie. Dodam tylko, że te ośrodki akademickie mają również swoją pozycję naukową i dydaktyczną, mocno ugruntowaną w Polsce. Podczas oceny ostatniej parametrycznej naukowej spośród 9 wymienionych wydziałów, 3 wydziały mają kategorię A, a pozostałe wydziały mają kategorię B. Dobrze to świadczy właśnie, że nauka mocno wspiera również proces dydaktyczny. Proszę państwa, jeżeli chodzi o kształcenie na kierunku zootechnika, prowadzone jest ono na dwóch poziomach. Na poziomie pierwszym, poziomie inżynierskim, 7 semestrów, absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera zootechniki. Kształcenie jest prowadzone w ramach ścieżek specjalnościowych, w ramach specjalności lub też ścieżek specjalnościowych. I tutaj proszę państwa, jak widzimy, że na chwilę obecną kształcenie na kierunku zootechnika prowadzone jest w kilku, bym powiedział, obszarach dydaktycznych dotyczących mianowicie hodowli zwierząt i ich użytkowania,
Następnie jest również to blok dotyczący gospodarki łowieckiej. Również jest blok dotyczący zwierząt amatorskich i towarzyszących. Dalej idziemy, jest to hodowla koni i użytkowanie, czy też hodowla koni i jeździectwo. Bardzo szeroki blok jest również dotyczący profilaktyki zootechnicznej i rehabilitacji koni, ochrony zdrowia, pielęgniarstwa zwierząt. Blok tematyczny dotyczący oceny wykorzystania produktów zwierzęcych, produkcji, marketingu pasz, agroturystyki. Czyli generalnie w 9 blokach tematycznych. Dodam tylko dla uściślenia, że to studenci właśnie wybierają po 4 semestrze swoją właśnie specjalność. Czyli poprzez 4 semestry uzyskują również wiedzę dotyczącą kształcenia z przedmiotów podstaw ogólnych, podstawowych czy też kierunkowych. Jak również niektóre jednostki w Polsce prowadzą kształcenie na kierunku zootechnika bez ścieżki specjalnościowej. Dodam, że w szeregu podczas różnych spotkań dziekanów jest toczona tego dyskusja, czy prowadzić kształcenie specjalnościowe, czy też nie, ale jednak rynek pracy mówi nam o tym, że jednak warto to robić, przy czym podam również później, dlaczego chętni pracodawcy właśnie zwracają na to uwagę. Biorąc z kolei drugi stopień kształcenia, czyli poziom magisterski, tu właśnie absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera, również w ramach ścieżek specjalnościowych. Na tym drugim stopniu kształcenia, proszę Państwa, jest jeszcze większa gama specjalności magisterskich. Tu również są zagadnienia dotyczące hodowli zwierząt gospodarskich i ich użytkowania. Bardziej rozszerzony jeszcze jest blok zwierząt, zagadnienia dotyczące chowu zwierząt towarzyszących i wolnożyjących. Jest również i zagadnienia dotyczące gospodarki łowieckiej. Jest również, są zagadnienia dotyczące ekologicznego chowu zwierząt, ekologicznego i amatorskiego użytkowania zwierząt, czy też terapeutycznego i hobbystycznego użytkowania zwierząt. Jest blok dotyczący zagadnień biotechnologii, produkcji mieszanek paszowych i doradztwa żywieniowego, marketingu, dietetyki zwierząt. Bardziej rozszerzony już jest blok dotyczący oceny kształtowania jakości surowców zwierzęcych. Wchodzimy również w zagadnienia dotyczące zarządzania produkcją, agroturystyką. Także ta zootechnika, proszę Państwa, nie jest monolitem. Po prostu jest bardzo szeroko kształcona, co podkreśla nam również i wymaga tego na chwilę obecną rynek pracy. Także na drugim stopniu kształcenia jest to 10 różnych bloków tematycznych. Z kolei, jeżeli chodzi o kształcenie na stopniu pierwszym i drugim, ale na studiach tego niestacjonarnych, takie również są prowadzone w tych 9 uczelniach publicznych z różnym nasileniem, ale ostatnie 2 lata wyraźnie wskazują, że zmienia się trend. Trend w kierunku po prostu kształcenia właśnie na studiach niestacjonarnych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, studiów inżynierskich, 70% tylko podejmuje kształcenie na drugim stopniu kształcenia w studiach stacjonarnych, pozostali idą już do pracy, podejmują pracę i później wracają ponownie na drugi stopień kształcenia. Tu jeżeli chodzi właśnie o kształcenie na pierwszym stopniu kształcenia, jak i później drugim, jest mniejsza gama tych specjalności, ale również są to zagadnienia dotyczące hodowli i użytkowania zwierząt, gospodarki łowieckiej, czy też produkcji i marketingu pasz, jeżeli chodzi o studia pierwszego stopnia. Natomiast na studiach drugiego stopnia rozszerzony jest blok dotyczący hodowli i użytkowania zwierząt, hodowli zwierząt wolnożyjących, ekologicznego chowu zwierząt amatorskich i ich użytkowania. Bardzo cieszące się dobrym zapotrzebowaniem na rynku pracy specjalnie dotyczące produkcji mieszanek paszowych i doradztwa żywieniowego, oceny wykorzystania surowców zwierzęcych, czy też terapeutycznego i hobbystycznego użytkowania zwierząt. Również prowadzone jest kształcenie, jeżeli chodzi o studia niestacjonarne. Wcześniej to było również też i na studiach stacjonarnych, w tak zwanej ścieżce specjalizacyjnej dotyczącej intensywnych systemów produkcji zwierzęcej. Proszę Państwa, efektem całego tego kształcenia jest sylwetka absolwenta. Ta sylwetka absolwenta po prostu jest bardzo ważnym, bym powiedział, dokumentem. Dokumentem, jeżeli chodzi dla osób wstępujących tego na studia, którzy chcą podjąć się studiowania kierunku zootechnika, a następnie wykonywania tego zawodu, jak również jest bardzo ważnym, bym powiedział, dokumentem, informacją dla przyszłych pracodawców. Dlatego też
Są one, mówię, różnie skonstruowane na różnych wydziałach, ale w pierwszej części dotyczą, że tak powiem, wszystkie zagadnienia, wszystkie efekty kształcenia, które wynikają z kształcenia przedmiotów podstawowych, kierunkowych. I później kolejna część charakterystyki absolwenta, sylwetki, dotyczy już kształcenia specjalnościowego. Tutaj podaję tylko trzy takie specjalności spośród tych wszystkich wcześniej wybranych. Przykładowo dla specjalności hodowla i użytkowanie zwierząt student posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności schowy i użytkowania wybranych przez siebie gatunków zwierząt i kierunków produkcji. Jeżeli chodzi na przykład o specjalność hodowlę koni i jeździectwo, to specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu biologicznych i eksploatacyjnych aspektów hodowli użytkowania koni oraz ich różnorodnego wykorzystania, a mianowicie jako wykorzystanie sportowe, rekreacyjne czy też hipoterapeutyczne. No i oczywiście trzecią tutaj podaję jeszcze chów i hodowla zwierząt amatorskich, czyli jest to również specjalistyczna wiedza i umiejętności z zakresu chowu i utrzymania zwierząt towarzyszących człowiekowi oraz hodowanych hobbystycznie, a także wykorzystania ich w rekreacji i zooterapii. Od takiego absolwenta, czy też w takiej sytuacji absolwenta wymaga się, od takiego absolwenta wymaga się również pewnych umiejętności, umiejętności językowych, tak żeby po prostu mógł się ten absolwent swobodnie poruszać zarówno na rynku krajowym, jak i na rynku zagranicznym, międzynarodowym, odbywając różnego rodzaju praktyki, kursy, czy też szkolenia. Cały czas absolwent jest również zorientowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych umożliwiających aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym i społecznym. Zwraca się również szczególną uwagę właśnie na znaczenie zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie środowiska naturalnego. Z kolei patrząc po prostu na sylwetkę absolwenta drugiego stopnia kształcenia, taka właśnie w tej sylwetce muszą być zawarte informacje mówiące o tym, że jest to oczywiście zaawansowana, większa wiedza w stosunku do stopnia pierwszego, jak również wyraźnie nakreślone są informacje dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu wybranej specjalności, na przykład tak jak mówię, tej, które cieszące się bardzo dużą popularnością, szczególnie właśnie na rynku paszowym, dotyczącej produkcji mieszanek paszowych i doradztwa żywieniowego. Czyli tutaj taki student posiada wiedzę, umiejętności dotyczące technologii produkcji mieszanek paszowych, z uwzględnieniem ekonomiki produkcji, marketingu oraz szczegółowej oceny jakości produktu. Dla przykładu jeszcze mam dwie, mianowicie biotechnologia w hodowli zwierząt, czego nie było na pierwszym stopniu kształcenia. Są to również wiedza i umiejętności z zakresu biologii i biotechnologii zwierząt z wykorzystaniem technik inżynierii genetycznej. No i trzecia dotycząca kształtowania jakości produktów zwierzęcych. Czyli tu również wiedza musi być specjalistyczna i umiejętności z zakresu obrotu zwierzętami rzeźnymi, oceny i zagospodarowania surowców pochodzenia zwierzęcego oraz technologii produkcji i metod konserwowania. Także ta właśnie. Oczywiście dodając jeszcze na drugi stopień kształcenia z racji tej, że jest to tytuł zawodowy magistra inżyniera, muszą mieć również kompetencje właśnie językowe, ale również tutaj nakreślamy też i wiedzę i umiejętności, jak i kompetencje może badawcze, tak żeby ten absolwent był przygotowany do prowadzenia doświadczeń, do zakładania tych doświadczeń, do właściwej interpretacji wyników uzyskanych doświadczeń, gdyż w przyszłości również spotka się z taką sytuacją, że w produkcji również należałoby wprowadzać nowoczesne rozwiązania, o których tu była mowa w pierwszym wykładzie. Proszę Państwa, ważnym elementem w kształceniu jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a mianowicie jeżeli chodzi właśnie o kształcenie praktyczne. Tak jak powiedziałem, często toczy się dyskusja, czy należałoby tak szeroko kształcić, jeżeli chodzi o specjalności pierwszego, drugiego stopnia. Uważam, że tak by należało. Czy współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest wystarczająca? Bym powiedział, na chwilę obecną poprawiła się, natomiast jeżeli wcześniej nie była ona najlepsza, ale na przyszłość ta współpraca powinna się rozwijać, gdyż wspólnie pracując naprawdę możemy dobrze
ukształtować sylwetkę naszego absolwenta, przygotowując go odpowiednio do wykonywania zawodu zootechnika. Czy nie należałoby rozpocząć kształcenia dualnego? Gdyż tu właśnie mówimy o specjalnościach, a może by należało właśnie rozpocząć kształcenie dualne z przedsiębiorcą, ukierunkowując już tego naszego absolwenta na ścieżkę specjalizacyjną, dotyczącą na przykład produkcji mlecznej, produkcji mięsnej, czy też tego drobiarstwa. Dlatego też uważam, że są to nowe, przyszłe rozwiązania, które nas w niedalekiej przyszłości czekają. Dlatego też ta dydaktyczna forma wsparcia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym to właśnie w wyniku tych praktyk kierunkowych, praktyk specjalnościowych. Jest ona bardzo ważna. Tam właśnie studenci po uzyskaniu wiedzy bądź teoretycznej mają możliwość dokładniejszego poznania procesów technologicznych, jak to jest właśnie w praktyce, jaka jest ich implementacja do praktyki. Tak samo również ta współpraca wygląda poprzez realizację zajęć terenowych w przedsiębiorstwach, instytucjach gospodarczych, czy też poprzez prowadzenie wszelkiego rodzaju kursów, szkoleń, które z reguły odbywają się już nie na terenie zakładu, chociaż też, ale często jest tak, że właśnie firmy chcą zaprezentować swoją ofertę, jak również przedstawić bliżej problem swojego tego zakładu, odbywają tego typu szkolenia na terenie już uczelni. Proszę Państwa, ważnym elementem w kształceniu jest również współpraca międzynarodowa. Niektóre wydziały już w Polsce podjęły ten krok, a mianowicie uruchamiają kształcenie w języku angielskim, jeżeli chodzi o drugi stopień kształcenia. Albo w wyniku to współpracy międzynarodowej indywidualnie, albo też uruchamiając niektóre tylko i wyłącznie specjalności. Dlatego też pojawia się szereg programów nawet ministerialnych, które będą przyczyniały się do tego, ażeby wprowadzać te kształcenie właśnie, kształcenie międzynarodowe. Natomiast nasi studenci kierunku zootechnika również aktywnie uczestniczą, czy też wyjeżdżają na różnego rodzaju tego praktyki. Jest to dobra forma, bym powiedział, dokształcania się, poznawania nowych trendów, nowych technologii. Być może w przyszłości zaimplementują właśnie do swoich przedsiębiorstw, do swoich gospodarstw. Odbywa się to w ramach programu Erasmus, w ramach praktyk studenckich, czy też również szeregu kursach. Takie nawet na naszej właśnie uczelni, na naszym wydziale, żeśmy realizowali kursy specjalistyczne w zakresie hodowli koni i jeździectwa właśnie ze Związkiem Niemieckim. Proszę Państwa, interdyscyplinarne kierunki kształcenia, tak jak w badaniach, muszą być po prostu badania nie tylko z zakresu zootechniki, ale również badania powiązane z innymi dyscyplinami. Tak samo, proszę Państwa, i jeżeli chodzi o kształcenie interdyscyplinarne. Po prostu na chwilę obecną mamy takich kilka kierunków interdyscyplinarnych, gdzie oprócz efektów kształcenia dotyczących zootechniki są również efekty kształcenia dotyczące technologii żywności i żywienia człowieka, biotechnologii, weterynarii, nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk medycznych. Tu właśnie wypunktowałem te, które są obecnie w Polsce, być może nie wszystkie, ale sądzę, że tak, a mianowicie bioinżynieria zwierząt, zoofizjoterapia, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii, behawiorystyka zwierząt, bioinżynieria produkcji żywności, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, kinologia, hipologia, jeździectwo, czy też doradztwo w obszarach wiejskich. Proszę Państwa, jest to efekt doskonalenia warsztatu dydaktycznego i badawczego, kadry zootechnicznej, jak również interdyscyplinarnej współpracy naukowo-dydaktycznej. Bez podnoszenia kwalifikacji, bez podnoszenia właśnie umiejętności kadry nie dałoby się tego zrobić. Jest to dobry kierunek, ale jak widzimy, że rdzenny kierunek zootechnika, mimo różnych trudności, szczególnie związanych, bym powiedział, z niżem demograficznym, ma się dobrze. Natomiast kierunki nowe, te, które tego powstają, interdyscyplinarne, z reguły mają krótszy okres życia, dochodzący, bym powiedział, do kilkunastu lat. Zakres kompetencji zawodu właśnie zootechnika. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zadania zawodowe inżynierów zootechnika, są one sprecyzowane. Jesteśmy pod
w klasyfikacji zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod tym właśnie oto kodem. Także są one dość dobrze sprecyzowane. Tutaj, proszę Państwa, wyszczególniłem, jakie są tam zadania zawodowe. Można by było ewentualnie zastanawiać się, być może niektóre tutaj określenia i tak dalej wymagałyby poprawy, wprowadzenia może tego nowego nazewnictwa, ale sądzę, że w miarę w pełni oddają. Ten klasyfikacja zawodu i specjalności została opracowana na podstawie międzynarodowego standardu klasyfikacji zawodów. Także w pełni oddają te zadania zawodowe, które wynikają z kształcenia na pierwszym stopniu kształcenia i później biorąc pod uwagę drugi stopień kształcenia. Proszę Państwa, w tej materii bym powiedział, niewiele możemy zrobić, a mianowicie, tak jak się właśnie analizowałem, praktycznie można zawód lub specjalność z tego systemu, z tej klasyfikacji usunąć, wprowadzić nową lub zmienić nazwę kierunku czy też specjalności. No my tutaj nic nie chcemy zmieniać, dlatego też na chwilę obecną, poprawiając tutaj może niektóre stwierdzenia, niektóre zadania, byłoby to trudno, ale uważam, że jest to dobrze określone i sprecyzowane i ewidentnie widoczne właśnie w tym. Także tutaj są te zadania bardzo wyraźnie sprecyzowane, jak również też z zakresu doradztwa rolniczego też tam w tych zadaniach zawodowych, jeżeli chodzi o kompetencje zawodu zootechnika, są zrobione. Często pojawia się też takie pytanie, czy jakie dodatkowe uprawnienia, szczególnie właśnie dziekanie chcieliby, żeby przy naborze na studia i tak dalej udało się nie tylko nadać tytuł zawodowym inżyniera czy magistra inżyniera, ale czy dałoby radę jeszcze dać dodatkowe uprawnienia, które później absolwenci nasi zdobywają z zakresu inseminacji, instruktora jazdy konnej, instruktora hipoterapii, czy rzeczoznawcy, klasyfikacji handlowej i tusz wieprzowych. Proszę Państwa, nie jest to takie łatwe i proste. Wiadomo, nasz program kształcenia na kierunku zootechnika oczywiście określa pewne swoje ramy. To również można by było, ale oczywiście trzeba nowy program. Program musi być zatwierdzony przez ministerstwo i później idąc dalej przez poszczególne związki zawodowe. Dlatego też na podstawie, proszę Państwa, badań ankietowych, gdzie w uczelniach są one przeprowadzane, no w przypadku w naszej uczelni stwierdzono, że 20% ankietowanych potwierdziło uczestnictwo w szkoleniach w celu zdobycia dodatkowych wymagań zawodowych, natomiast 40% respondentów wykazała, że wykonywana przez nich praca nie wymagała dodatkowych uprawnień zawodowych. Także tutaj kończąc studia kierunek tego zootechnika, w pełni są przygotowani do wykonywania zawodu. Później oczywiście mogą podejmować dodatkowe szkolenia, kursy w celu zdobycia. Ta wiedza, którą po prostu zdobyto na studiach kierunku zootechnika, jest bardzo dobra, jest pomocna, daje im podstawę właśnie do uzyskania dodatkowych jakichś kompetencji. Jakie są możliwości i szanse na rynku pracy absolwenta kierunku zootechnika? Jest to zawód, uważam, trudny do wykonywania z przyszłością, dlatego też tutaj wynika z tego, że bardzo optymistyczne jest to, że ponad 50% wskazało, czyli znajduje pracę po ukończeniu studiów, przed upływem 6 miesięcy. Dlatego też te informacje tutaj dla naszych absolwentów są bardzo. Tak samo tutaj, jeżeli proszę Państwa chodzi jeszcze o czy podejmować kształcenie na kierunku czy też na specjalności, ponad 32% wskazało jednak, że pracę znajdują wskazując swoją specjalność. Także główne obszary działalności zawodowej absolwenta kierunku zootechnika są bardzo szerokie. Począwszy z szeroko rozumianej produkcji zwierzęcej związaną z chowem i z hodowlą, w różnych firmach doradczych, pracowniczych i tak dalej. Dlatego też tutaj znajdują swoją pracę. Proszę Państwa, wniosek może taki, że zootechnik jako zawód ma dobrze ugruntowaną pozycję na rynku pracy.
jest to zawód z przyszłością. Z roku na rok właśnie wzrasta zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę zootechniczną, przy czym istnieje cały czas potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a mianowicie zarówno w kierunku interdyscyplinarnym, czyli w kierunku właśnie działalności edukacyjnej, ekonomicznej, działalności badawczej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu profesorowi Sobótce za to, że przedstawił nam ten pełen kompleks możliwości studiowania na kierunku zootechnicznym. No, czasem możemy stwierdzić, że tam jest w tym dość dużo radosnej twórczości. Nas tak naprawdę powinno interesować w szczególności to, żebyśmy wykształcili studentów aktywnych, kreatywnych, poszukujących i takich, którzy by chcieli pracować w produkcji. Konia z rzędem temu, którzy spośród 900 do 1000 absolwentów znajdą 50, którzy zechcą pracować w oborze, w chlewni lub w innych obiektach. Niestety taka jest sytuacja, ale z tym trzeba będzie się w przyszłości mierzyć w planach, w programach, a może nawet w przyjęciu na studia, żeby ścieżkami różnymi szły osoby te, które chcą iść do produkcji i osoby te, które chcą się zajmować alternatywnymi kierunkami produkcji zwierzęcej czy w ogóle hodowli zwierząt.